Turniej zorganizowany został po raz drugi. W rywalizacji sportowo-pożarniczej uczestniczyły drużyny młodzieżowych drużyn pożarniczych z Ptaszkowa, Ogorzelca, Janiszowa i Pisarzowic. Młodzi strażacy musieli pokonać tor złożony z typowych dla tej dziedziny zadań. Rozwijanie węża, podłączanie prądownicy, jest przenoszenie jakiegoś sprzętu, wiadomo do czego służy, włączanie, rozłączanie węży, także to jest to, co strażacy wykonują na co dzień. Na uczestników zawodów strażackich czekały nagrody w postaci sprzętu sportowego. Oceniamy tutaj przede wszystkim każdego indywidualnie. W dwóch kategoriach, kategoria szkoła podstawowa i szkoła gimnazjum. Wtorkowe zawody traktowane były również jako sucha zaprawa przed zawodami gminnymi, które tradycyjnie odbywają się na świeżym powietrzu. W halowym turnieju sportowo-pożarniczym w grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Marcel Konopacki, drugie Mateusz Minicki, trzecie Kamil Respondek. Wśród gimnazjalistów wygrał Zbigniew Minicki przed Dawidem Wodziakiem i Gabrielą Całką. I teraz musi te odcinki spiąć, pospinać z powrotem, złączyć, czyli złączyć. Między tyczkami położyć według obrazka sprzęt na tym, wraca. Rozdobnikę. Możesz biegu. I już. O, koniec.